Dobry wieczór, dobry wieczór. Gościo.xpl, pani Krystyna Prońko. Jesteśmy po koncercie w Strumieniu. Jak publiczność? O, świetna, świetna, naprawdę bardzo dobra. Bardzo dobra publiczność. Myślę, że niektórzy się wzruszyli. Nie jedni. Mówi pan o publiczności? Mówię o publiczności, ja na pewno. A czy pani zaobserwowała jeszcze kogoś, kto był? Ja widzę, że są ludzie, ale ja nie rozróżniam postaci, więc ja tego nie widzę. Ale jeśli tak pan twierdzi, to coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy w tym rzędzie, w którym ja byłem, nie tylko ja się wzruszyłem. A co panią wzrusza? To bardzo miłe, że się pan wzruszył, bo w dzisiejszych czasach naprawdę należy się wzruszać. Co mnie wzrusza? Przyroda mnie głównie wzrusza i zwierzęta. Pani ulubiony pies, znaczy psy w ogóle. Mój ulubiony pies też, to znaczy psy niestety żyją krótko jak na nasze możliwości przywiązania do nich. Zanim się, to znaczy jak już się przywiążemy, to one umierają i to jest bardzo przykre. I no niemniej jednak zwierzęta wszystkie, psy, koty, kury, kaczki i tak dalej. Lubię po prostu zwierzaki. A zwierzaki chyba lubią panią. No czują to tak, moją sympatię czują zdecydowanie. Ponoć dobrych ludzi tak rozpoznają, ale to nie będziemy sobie tutaj kadzić. Nie, nie o tym. Dobra. Tak, ja też lubię psy, psy lubią mnie ponoć. Dobrze. A myślę sobie, że to polega na tym, że my się ich po prostu nie boimy i one to wiedzą. A czego się pani jeszcze nie boi? Ja się niczego nie boję. Jest pani dość, myślę, odważną i artystycznie, i tak po prostu po ludzku. Tak mi się wydaje, ale to wcale nie znaczy, że mogę w jakimś momencie nie zacząć się bać konkretnej sytuacji na przykład. Natomiast strach to jest taka złudna rzecz. Jak się człowiek przestaje zajmować strachem, to zaczyna wtedy działać i to przynosi świetne efekty. Taka... Na przykład pani wytwórnia. No to nie tylko dotyczy tej wytwórni, to szumnie powiedziane, a to dotyczy głównie działań artystycznych, bo ja nie boję się różnych sytuacji, które dla wielu osób z tej samej branży byłyby nie do przyjęcia. No ja się jakoś nie wystraszam i sobie spokojnie robię swoje. Tak, robię pani sobie swoje. Proszę powiedzieć, bo nie wspomniałem o tej wytwórni. To były lata 90. Za dużo? A dlaczego? Przecież to jest mała firma jednoosobowa, która pracuje na rzecz własną i dobrze na tym wychodzi. No, ja bym to wytwórnia, wie pan. To taka jest takie słowo, ale ja mam za małą produkcję, żeby to nazywać wytwórnią. Ale pozostała pani wierna sobie w tym produkowaniu różnych rzeczy, mimo że czasy są różne i czasami niektórzy idą na manowce albo na skróty. Pani jednak tego nie robi. Na manowce to może nic, ja nie wiem, czy ludzie idą na manowce, raczej... Manowce komercji na przykład. A o tym pan myśli, no to może idą bardziej na skróty, a ponieważ ja bardzo dawno temu zaczynałam, bo ja w tym roku mam 50 lat pracy z mojej pracy, więc ja nie miałam czasu chodzenia na skróty, bo inny był świat. I tak naprawdę na skróty nie dało się pójść. No teraz się daje, więc chodzi się na skróty, więc być może, no, ale to jest jakby temat mnie nie dotyczy. No. Na pewno pani nie poszła na skróty wychodząc z sanepidu i mówiąc, że chce pani jednak śpiewać. Jak to, czy mogę, nie, bo to... To był skok na głęboką wodę i ja nie wiedziałam, co ja robię wtedy. Pracowała pani w sanepidzie przez chwilę? No, tam miałam praktykę po maturze kolejną, bo ja tych praktyk miałam chyba trzy. Ale rzeczywiście pracowałam w sanepidzie. Ja z tej pracy po prostu któregoś dnia wyszłam bez wymówienia, bez niczego i powiedziałam panu dyrektorowi, że następnego dnia nie przyjdę i nie przyszłam. Ja po prostu rzuciłam pracę, co... No. A zdarzało się tak w życiu artystycznym, że rzuciła pani jakiś projekt, bo nie było to. Tak, tak, parę razy mi się to zdarzyło, że nie zaakceptowałam projektu. No, na szczęście to było dawno. Nie. Z Czesławem Niemenem chyba współpraca przebiegała nie tak burzliwie, jak w sanepidzie. Nie, w sanepidzie ta praca była bardzo dobra i bardzo fajnie się tam pracowało, dopóki nie dostałam propozycji bardziej mnie interesujących. I to wtedy się zaczęła właśnie współpraca z Czesławem, bo po 3 miesiącach zespół, do którego dojechałam do Rzeszowa,
otrzymał propozycję zagrania trasy koncertowej jako support. Teraz to się mówi jako support, a wtedy się mówiło o pierwszej części koncertu Czesława, a on wyruszał na polską trasę. No zagraliśmy wtedy 30 koncertów, to był maj 1970 roku, dokładnie tak. I pojechaliśmy na te 30 koncertów. Ja pamiętam, że ja byłam strasznie dumna z tego i z tymi zarobionymi pieniędzmi poszłam do domów centrów po tej całej trasie, bo już wtedy były domy centrum, na zakupy. Takie mam wspomnienie. Mhm. A wspomnienia ze Stanów, bo czytałem, że kiedy... A wspomnienia ze Stanów, bo wtedy, kiedy u nas był stan wojenny i pieśń psalm stojących w kolejce łącznie z całym spektaklem był w Polsce, to równocześnie była pani wtedy w Stanach Zjednoczonych? Równocześnie, to nie było równocześnie, nie, absolutnie. Spektakl Kolęda Nocka, grany w Gdyni w Teatrze Muzycznym, miał już blisko 100 przedstawień, kiedy ogłoszono stan wojenny i spektakl został z dnia na dzień zdjęty. Zresztą wszystkie spektakle zostały, nie tylko ten, zostały zdjęte z dnia na dzień i życie kulturalne w Polsce przestało istnieć wtedy. Natomiast myśmy mieli już zaplanowany i zabukowany wylot do Stanów, bodaj 17, czy przed świętami Bożego Narodzenia w każdym razie. Do tego wylotu nie doszło, pomimo tego, że mieliśmy już paszporty, mieliśmy wizy przyznane, wszystko było załatwione. No i kierownictwo spektaklu, bo tak to należy nazwać te osoby, jakoś tak swoimi wpływami i koneksjami zadziałało, że jednak polecieliśmy do Stanów, ale w styczniu, w drugiej połowie stycznia następnego roku, bo także myśmy mieli tę trasę amerykańską dla Polonii, ale to nie przepadło w każdym razie, ale to się nie działo jednocześnie. Nie było takiej pokusy, żeby zostać tam w Stanach? To powiem panu, że się zakładano, że ja zostanę. Jakoś nie było, no. Wróciła pani i stwierdziła pani, że tutaj będzie się rozwijać. Ale były zakłady, kto zostanie? Właściwie większość osób z ekipy tej całej, która tam była, mówiła, a Kryśka zostanie, a Kryśka nie została. Kryśka nie została i tworzyła nadal. Proszę powiedzieć, dalej swoje, co uważa za słuszne. A czy jest coś, czego pani żałuje? Żale mają w ogóle jakiś sens? Nie, nie ma. Zapytam, nie wiem, czy mogę wkroczyć na życie prywatne. Nie? A, dobrze. Czyli nie pytać o panią Jeżowską, ani pana Komana, jak relacje obecnie wyglądają? Bardzo dobrze wyglądają. Przyjaźnimy się. Dużo osób, tak przed włączeniem kamer, na chwilę próbowałem zapytać, czy dużo osób pyta o lek na całe zło, albo kto jest tym lekiem na całe zło, z piosenki, która chyba najbardziej kojarzona jest z panią. A czy, ja może zapytam o coś innego, czy pani ma taki swój prywatny lek na takie, no może nie całe zło, ale takie po prostu zło, które się nam czasami przytrafia? Proszę pana, nie mam. I to jest, ja nie wiem w ogóle, czy coś takiego istnieje, pewnie nie. Ale jeśli pan już zapytał, że powiedział, że wiele osób pyta, co jest tym lekiem, czy kto jest tym lekiem, to ja przytoczę jako anegdotę taką sytuację, jak kiedyś przyszedł do mnie. I to się zdarzało czasami, parę razy się zdarzyło, jak pamiętam, że przyszedł do mnie pan, starszy pan i zapytał, proszę pani, czy ta piosenka jest o papieżu? A inny pan zapytał, to pewnie jest o Lechu. Nawet, proszę pana, posądzano mnie, że śpiewam o panu generale Jaruzelskim. Także, ja, proszę państwa, ja nie wiem, o kim jest ta piosenka. Na pewno nie o tych osobach, które zostały tu przed chwilą wymienione. Myślę, że każdy ma taką osobę, o której może tak powiedzieć. Bliską zresztą, najczęściej, bardzo bliską. Tak. I starała się chyba pani zawsze gdzieś w swoich działaniach artystycznych być apolityczna. Później zaangażowała się. To troszeczkę nie do końca udało, bo faktem jest, że piosenka pod tytułem Psalm stojących w kolejce i cała, zresztą Kolęda Nocka została odebrana jako spektakl taki, no właściwie polityczny i do tej pory tak chyba jest. Zresztą ona ma taki wydźwięk, więc nie należy się temu dziwić, ale przez chwilę później spróbowałam rzeczywiście w takiej sytuacji, bo byłam radną przez 4 lata, radną Warszawy, miasta Warszawy i
no jakoś mnie to nie wciągnęło, to nie znalazłam się w tym najogólniej mówiąc. Także takie doświadczenia też mam, bardzo ciekawe zresztą, ale to nie dla mnie. Dla pani jest scena i chyba wierna pozostanie pani temu miejscu. Ja chcę po prostu robić to, co lubię i tyle. A idąc jeszcze tropem tytułów piosenek, małe tęsknoty, czy pani za czymś tęskni? Za wakacjami głównie, bo mam strasznie dużo pracy. I to niestety jest stały problem, bo ja ciągle tęsknię, żeby gdzieś wyjechać i mi ciągle coś nie pozwala, żeby w końcu się oczywiście udaje, ale to są takie naprawdę małe tęsknoty, które mi się w jakimś momencie spełniają, ale to jest odpoczynku już nigdy za wiele dla mnie. Czyli tak, ja bardzo dziękuję za rozmowę, życzę dużo odpoczynku, a zdradzi pani kierunek najbliższej podróży, takiej wakacyjnej, odpoczynkowej? Ja myślę, że pojadę do Portugalii, ale zobaczymy, to się okaże. Polecam również zwiedzić Śląsk Cieszyński i nasz rejon. Jeżeli pani go nie zna, to naprawdę warto. Troszeczkę znam, aczkolwiek nie potrafię dokładnie ciekawych miejsc wskazać, ale bywałam na Śląsku Cieszyńskim, zresztą ta okolica też jest bardzo piękna tutaj. I muzyka pani Krystyny Prońko jest również bardzo piękna i ponadczasowa. Życzę odpoczynku jeszcze raz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Będę, proszę państwa, pracować i odpoczywać. Odpoczywać i pracować, tak jak mi pan życzy. Dziękuję bardzo.